Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z propozycją makijażową. Dzisiejszy makijaż jest taki dosyć ciemny, dosyć wyrazisty, z delikatnym kolorowym akcentem. Może być on zarówno traktowany jako makijaż ślubny, jak również i makijaż wieczorowy. Wszystko zależy od gustu i preferencji tego, który miałby ten makijaż nosić. Jak widzicie, w wewnętrznym kąciku jest taki delikatny koralowy kolor, który świetnie komponuje się z pomadką na ustach. Jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać makijaż, który mam obecnie na sobie, to zapraszam Was dalej do oglądania filmiku. Zaczynam oczywiście od bazy pod cieniem, jest to I Love Stage z Essence. Od jakiegoś czasu znów stała się moją ulubioną bazą i nakładam ją na całą powierzchnię powieki. Dalej sięgam po paletkę Slicka Respect i wybieram taki bardzo wielbłądzi, neutralny kolor i pędzelkiem do rozciarania Hakuro H79 będę go nakładała delikatnie powyżej załamania powieki. Następnie zmieniam paletkę i sięgam po paletkę również ze Slicka V2 chyba Darks, ona na pewno się nazywa Darks i wybieram taki ciemny, matowy, brązowy kolorek i pędzelek Maestro 480 w rozmiarze 10 i na sam czubeczek tego pędzelka nakładam brązowy cień i będę go nakładała bardzo delikatnie, w takiej bardzo małej ilości w samo załamanie powieki oraz delikatnie w zewnętrzny kącik oka. Pamiętajmy, że znacznie łatwiej jest dołożyć koloru i dodać troszeczkę tego natężenia niż go odjąć, jakoś tam rozcierać ten cień, tuszować go, żeby uzyskać taki efekt, jaki chcieliśmy. Kolejnym cieniem, po jakim sięgam, będzie cień z powrotem z palety Respect i będzie to taki połyskliwy, ciemny, brązowy kolor i jego będę nakładała takim zwykłym, płaskim pędzlem na resztę praktycznie powieki ruchomej, delikatnie tylko zostawiając tutaj wewnętrzny kącik oka. Kolejnym krokiem będzie chwycenie za taki bardzo mały, kuleczkowy pędzelek i wybranie z palety Respect takiego pomarańczowego, pomarańczowo-różowego, takiego bardzo fajnego koloru, który jest takim metalicznym, połyskliwym i danie go w sam wewnętrzny kącik oka, delikatnie blendując go od razu z tym brązem oraz z tym czekoladowym, który mamy w załamaniu powieki. Dajemy go również delikatnie na dolną powiekę w wewnętrznym kąciku. Jeżeli już mowa o dolnej powiece, to tym razem chwytamy za taki bardzo mały, delikatny, precyzyjny pędzelek, u mnie jest to Maestro 360 w rozmiarze 8 i powracamy do tego ciemnego, matowego brązu i będziemy go delikatnie
tego ciemnego matowego brązu i będziemy go delikatnie nakładać na dolną powiekę w zewnętrzny kącik oka. Im bliżej wewnętrznego kącika oka, tak mniej więcej na środku dolnej powieki, damy ten połyskliwy cień z palety Respect. Również na dolną linię wodną damy jasną, cielistą kredkę i u mnie jest to kredeczka z Oriflame Cocht Pencil w kolorze Nude. Kredka w kolorze Nude nie będzie się aż tak mocno wybijała spośród tego makijażu w porównaniu do kredki w kolorze białym. Powracamy jeszcze do górnej powieki i na sam koniec chwytamy po taki wielki, puchaty pędzel. U mnie jest to pędzel z Oriflame i bierzemy taki bardzo jasny, waniliowy, delikatny cień i nakładamy go ponad cały makijaż tuż pod łukiem brwiowym. Ostatnim krokiem w makijażu górnej powieki będzie namalowanie kreski czarnym eyelinerem. Ja dzisiaj użyję takiego eyelinera w płynie z firmy Belle Hypoallergenic Liquid Eyeliner w kolorze 10 i jest to coś takiego. On, swój aplikator ma taką gąbeczkę i szczerze powiem, jest to moje pierwsze użycie tego eyelinera i jak na razie jestem pozytywnie zaskoczona, zobaczymy jak będzie z trwałością, ale o tym na pewno dam Wam znać kiedy indziej. Na sam koniec tuszuję rzęsy. Dzisiaj użyję tuszu z Lovely Curling Pump Up Mascara, którego test pojawił się już na moim kanale. Kiedy makijaż oczu jest już skończony, możemy przejść do makijażu całej twarzy. Ja dzisiaj zaczynam od nałożenia bazy. Jest to baza z Kreolanu Ultra Under Base i jest to coś takiego. Świetnie przedłuża trwałość całego makijażu i super się nadaje właśnie na jakieś śluby, wesela czy inne imprezy okolicznościowe. Podkład, którego dzisiaj użyję, będzie to mieszanka dwóch podkładów. Podkładu z Glazel Makeup Anti-Age w kolorze 1 oraz podkładu z Rimmel Match Perfection w kolorze 010 Light Porcelain. Bardzo małą ilość dodam tego podkładu do tego podkładu z Glazel, bo troszeczkę ma on za ciemny kolor dla mnie. Poza tym delikatnie ciemnieje na skórze, więc wolę sobie go zawczasu rozjaśnić, niż potem się denerwować. Pod oczy użyję korektora z MACa, MAC Pro Longwear Concealer w kolorze NC15. To jest coś takiego. Szczerze się przyznam, że ostatnio zapomniałam trochę o tym korektorze. Jestem delikatnie na siebie zła, bo używam ostatnio ciągle tego korektora z Collection, Lasting Perfection i zapomniałam, jak ten korektor z MACa jest świetny, natomiast na jakichś klientkach cały czas go używałam, zawsze go miałam z sobą w kufrze.
Następnie przypudrowuję twarz, zarówno całą twarz, jak i okolice pod oczami pudrem z Rimmela Stay Matte Long Lasting Press Powder w kolorze 001 Transparent. Na policzki dzisiaj wędruje produkt z Oriflame i jest to Bronzing Pair z serii Jordanicol w kolorze Natural Radiance. Są to te takie perełki brązujące, których kiedyś używałam bardzo często, ostatnio delikatnie o niej znowu zapomniałam. I używam pędzla z Maestro 170 w rozmiarze 24. Na szczyty kości policzkowych użyję rozświetlacza z The Balm Mary Luminizer i nałożę go, nie wiem czym go nałożę, nałożę go chyba palcami. Tak, nałożę go dzisiaj, albo nie, zaraz się nie popędzę. Nałożę go takim małym, ściętym pędzelem. Dalej przejdę do podkreślenia moich brwi i dzisiaj w tym celu użyję cienia w kremie z Maybelline Color Tattoo w kolorze Permanent Taupe i do tego użyję pędzelka z Maestro. Jest to Maestro 660 w kolorze 6. Całość oczywiście jeszcze utrwalę żelem do brwi z Catrice Lash Brow Designer. I na sam koniec zostały nam usta, które pomaluję dzisiaj pomadką z Catrice w kolorze 050 Princess Peach i jest to taki pomarańczowy odcień, który będzie świetnie komponował się z tym, co mam dzisiaj na policzkach oraz z wewnętrznym kącikiem oczu. I chyba nałożę go dzisiaj pomadką, żeby tak dobrze obrysować te usta i ja użyję takiego zwykłego, malutkiego, precyzyjnego pędzelka z Donegal. Cały makijaż jest już skończony. Mam nadzieję, że taka propozycja przypadnie Wam do gustu. Tak jak powiedziałam, może być to propozycja zarówno wieczorowa, na jakieś imprezy okolicznościowe, bądź po prostu propozycja ślubna dla kogoś, kto lubi troszeczkę mocniejszy makijaż i lubi akcent kolorystyczny. Wydaje mi się, że jest on dosyć stonowany, a zarazem ten wewnętrzny kącik nadaje takiej troszeczkę drapieżności. Wszystko to się ładnie komponuje, brwi ładnie podkreślone, jasna, świetlista cera. Dajcie znać oczywiście, czy makijaż przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to dawajcie kciuki w górę i komentujcie ten filmik. Zapraszam również do moich innych filmików, a także do mojego bloga i Facebooka, do których linki tradycyjnie znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!